Pillars of Eternity Deathfire, czyli Pillars of Eternity 2 w sumie. Ja naturalnie jestem Arkadiusz i kontynuujemy wyprawę i eksplorację. Co mieliśmy zrobić? Na pewno mieliśmy rozdać poziomy i teraz należałoby się zastanowić, czy... Chociaż nie, mamy ten kit, pamiętam, bo tutaj chodzi o tą mechanikę, warto byłoby ten jeden punkcik tutaj rozdać. Tylko czy Eder akurat będzie potrzebował takiej rzeczy? Chyba niekoniecznie. Umiejętność przetrwania możemy mu dać, albo pójdźmy w zastraszanie. Chociaż ja mam zastraszanie, Soti ma zastraszanie, wszyscy mamy zastraszanie, także pójdźmy sobie może w takim razie w przetrwanie. 6 przetrwania to nie jest tak mało wcale. Może w atletykę. Eder, chuliganie, z czaszką na mieczu, z mieczem na czaszce. Pójdziemy ci w... A pójdźmy w atletykę. Niech ma. No i w umiejętności zastraszanie. Niech ma. Co możemy zrobić dalej? No właśnie, tutaj te umiejętności trzeba by się było temu przyjrzeć. Przyciągnięcie. Postawy bojowe. Możemy rozdać 2. Zaraz. Styl dwuręczny. Czy on walczy dwuręcznie? Chyba niekoniecznie. 2 bronie. Specjalistyczny trening zwiększa szybkość działania postaci trzymającej 2 bronie. Broni tarcza, to mi się wydaje, będzie dobra opcja. Premie do odbicia używanej tarczy ulegają zwiększeniu i przyznają taką samą premię do refleksu postaci. Ja sobie to wezmę. Pewny cel stabilizuje rękę wojownika, przekształcając draśnięcia w trafienie podczas dowolnego ataku bronią, w używaniu której jest on biegły. Czyli można by było pójść sobie w broni tarcza i tutaj byśmy sobie mogli pójść w styl bronią jednoręczną. Tak zrobimy. Czyli Eder, chuliganie, jesteś ogarnięty. Co się tyczy Menela Arkadiusza, który przypomina tutaj co nieco faktycznie teraz pirata. Wiedza tajemna mnie interesuje. Te materiały wybuchowe tutaj są mi potrzebne jak przysłowiowa dziura w moście, ale niech już będą, skoro mam. Weźmy sobie wnikliwość oczywiście. Wnikliwość z tego co widzę jest tylko w moim przypadku rozwijana. No i tutaj również trzeba by się było zastanowić. Odblokowano nowy poziom siły, wybierz 2 zdolności. Oczywiście w momencie kiedy awansujemy, nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy sobie odpalili jakieś czary z poziomu pierwszego, mimo że jesteśmy na poziomie drugim. Ale przyjrzyjmy się. Klątwa ociemnienia powoduje oślepienie. Gęsta mgła wpływa na umysły przeciwników w obszarze działania, otępiając ich zmysły. Ja tu bym poszedł oczywiście w jakieś leszczenie. Przesyca rzucającego witalnością, zapewniając mu inspirację i sprawność i mądrość. Zastrzyk energii witalnej. Tyle, że to nie do końca działa w tym kierunku, w jakim byśmy chcieli. Słoda przeciw żywiołom. Błędny płomień. Bezlitosne spojrzenie, to mi się podoba. Umożliwia dostrzeżenie słabości przeciwnika, jakby były namacalne, co zwiększa szansa na trafienia krytyczne. Weźmy to. Lanca. No to raczej niekoniecznie. Żrąca pijawka Koncel Hauta. To pamiętam, było coś całkiem dobrego. Z jedynki przynajmniej coś mi się tam gdzieś obija o bańkę. Atakuje duszę celu, zadając obrażenia od kwasu i przekształcając pozytywną esencję duchową w zdrowie. To by też było niezłe. Palące rany. Uderzenie grymuarem. Oczywiście cuchnąca pieszczota. Te nazwy tutaj są całkiem spoko. Cel zostaje sparaliżowany i pokrywają go krosty wypełnione cuchnącą, wyciekającą na zewnątrz ropą. Powoduje tą mdłości u postaci w pobliżu. Dobra, zostawmy to co mamy, czyli weźmiemy sobie bezlitosne spojrzenie i weźmiemy sobie żerącą pijawkę Koncel Hauta. Będziemy z tego korzystać. Co byśmy jeszcze mieli tutaj ogólnie? Styl jednoręczny, styl dwuręczny, broni tarcza, 2 bronie. No, a tutaj to raczej jesteśmy magiem, nie będziemy tutaj się specjalnie w takie rzeczy bawić. No i jedziemy oczywiście jak Soti. Co tak Soti?
Co ty alchemia? Bardzo cię proszę. Skoro idziesz sobie w alchemię, to masz. Dyplomacja podoba mi się. Mimo że Eder posiada również dyplomację, to ty będziesz miała ją też rozwiniętą. Co mamy tutaj? Już posiadam, ok? Czyli z drugiego poziomu. Oczywiście tutaj znowu u kapłana jest taki myk, że w momencie, kiedy awansuje na wyższy poziom, zawsze otrzymuje jakiś czar. Prócz tego dodatkowo jeszcze możemy sobie wybrać. Walka bez broni, arsenał umożliwia korzystanie z dodatkowego zestawu broni. Żniwiarka Gauna. Już w posiadaniu. Dobra. Modlitwa za ciało na dłuższy czas zapewnia wskazanemu sprzymierzeńcowi inspirację do sprawności. To by było niezłe. Odpychająca pieczęć. Umieszcza na podłożu magiczną pieczęć, która powala przeciwników. Kapłan oczyszcza swój umysł, obdarzając towarzyszy jasnością umysłu i zapewniając im tym samym inspirację zdecydowania. Duchowa broń. Święta projekcja tworzy powoli poruszające się ucieleśnienie kapłańskiej wiary, które przywraca zdrowie towarzyszy i zamraża przeciwników. Przywołuje kolumnę boskiego sądu, który zadaje celowi obrażenia miażdżone i powala jego oraz pozostałych wrogów. Dobra, ja bym wziął sobie to i nie będę ukrywać, wziąłbym sobie również tą świętą projekcję. To są dobre opcje. I mamy temat z rozdysponowaniem atrybutów ogarnięty. Gdzie my jesteśmy w ogóle? My cały czas jesteśmy w posiadłości gubernatora, z którym mieliśmy przyjemność porozmawiać i oczywiście on zlecił nam pewne rzeczy. Ścigając Boga, oczywiście pamiętamy, los rozbitka. Engwitańskie wykopaliska na Suncerem. Pomaga Exoti w przeprowadzaniu zagubionych dusz na archipelagu. No tak, to pamiętamy. Mamy również odnaleźć Mokehę. No tam ubiła gościa i zabrała mu worek z kasą. I oczywiście mamy udać się na ulicę Goreczci, gdzie jakiś klient funkcjonuje, przywódca gangu Ilariego, czyli Ilari jest tym całym rzezimieszkiem, bandytą, a Savia to natomiast oficerka tutaj, która sobie funkcjonuje w więzieniu, które sobie odwiedziliśmy, uwolniliśmy tam klienta, który zadał pytanie, co by się stało, gdybyśmy wysadzili ścianę na przykład. No można by było to pewnie zrobić, znając życie. I pewnie też byłoby to związane, żeby coś tam zrobić wcześniej, żeby do tego doszło wybuchu. Chociaż coś mi mówi, że... No właśnie, jakby to wyglądało. Ale on by uciekł, a tak to go wykupiliśmy. Chociaż jakby uciekł, to i tak pewnie byśmy się z nim spotkali i dołączyłby do nas jako załogant ten cały pijaczek, który tam siedział w tej celi. Nie pamiętam już imienia i nazwiska. W każdym bądź danym razie taki troszeczkę cwaniaczek z niego jest. No, jeszcze będziemy mieli przyjemność go spotkać w końcu. Dołączył do naszej drużyny. A my tymczasem skończyliśmy eksplorować Port Maje. W gruncie rzeczy tutaj wszystko zostało zbadane. Jeszcze tylko chciałem zobaczyć, czy tutaj wszystko faktycznie pozbierałem. Ale na to wygląda, że raczej tak. W takim razie pójdziemy sobie teraz może ogarnąć temat z tymi rzezimieszkami, którzy plądrują ulicę. Ado i miłego dnia. Mieliśmy wszystko ogarnięte. Kończę, jakieś przecinki się dziwne dzieją, nie wiedzieć czemu. Port Maje, oczywiście. No i ulica Goreczci, nasz cel. To powinniśmy coś niecoś napotkać. To mi się też podoba, fajnie jest zrobiona ta mapa. Możemy iść pieszo, możemy drogą morską podążać, zapasy możemy tutaj, a zresztą to już było wszystko tłumaczone. No dobra, ulica Goreczci zajmuje nam to 1 godzinę i 9 minut, potwierdzam naturalnie. Cyk, cyryk, cyk, cyk, cyryk, cyk, tuturut. Dzień dobry. Zaraz przekonamy się, czy uda nam się dojść do porozumienia z tymi bandytami. Wolałbym z nimi nie walczyć, ogólnie sama ta pani szeryf nas prosiła, żebyśmy to rozwiązali. No pokojowo, bez użycia siły. Okej. Okay. Co my tu mamy? Chodząc po bocznych uliczkach Port Maje, natykasz się na widoczne ślady po burzy. Wiele z miejscowych domów ma popękane okna i powykrzywiane dachy. Mijasz wąskie alejki pełne liści i śmieci. Bruk pod twoimi stopami wciąż jest śliski od wody i muł. Niedługo później brodzisz po kostki w zasysającym nogi błocie i luźnych kamieniach.
Sytuacja przed tobą jest jeszcze gorsza. Wkrótce woda sięga ci po kolana. Większość mieszkańców Port Maya opuściła ten region i udała się na suchszy teren. Szmer podniesionych głosów przed tobą i rozlegające się czasem chlupnięcia wskazują, że jest tu ktoś poza tobą. No bardzo ładnie z waszej strony jesteście. Jest duch na pewno. Mamy skrzyneczki. Kurczę, jak sobie chłopcy brodzą ogólnie. Nie pozwól im odejść żadnych świadków. Szabrownice. Aha. Przywracanie porządku nam się zaktualizowało. Udaliśmy się na ulicę. Jestem na ulicy Goreci, teraz muszę znaleźć Ilariego, to nasz cel. Zaatakowało mnie kilku szabrowników, ale żaden nie pasował do opisu Ilariego. Czyli możemy ich ogarnąć. Czyli możemy ich ogarnąć. Jak zauważycie, tutaj nasze postaci już zaczęły wykonywać jakieś ruchy. W związku z tym, że ja jestem teraz... Weźmiemy sobie Xoti. I za pomocą Xoti... I za pomocą Xoti sobie możemy na przykład spróbować użyć kolumny wiary. Zobaczymy, czy nam się to powiedzie. No uwaga, akcja! Kurczę, tutaj z tej strony ktoś w nas strzela. Nie jestem pewien, czy jak użyję tutaj tej umiejętności, to czy nie czasami Eder się nie przewróci. Może zmieńmy taktykę. Weźmy sobie świętą projekcję. Strzelmy sobie w tym kierunku. Bach. Ja natomiast... Właśnie. Co ja mogę natomiast zrobić? Pomniejsze pociski. Poproszę. Kurczę, ale mnie teraz tutaj... Ale mnie trafił. Dobra, trzeba się stąd wycofać. Szabrownicy są, widzę, wytrzymali ogólnie. Może się uda. Dobra. Spoko. Użyj tego na sobie. Dlaczego tutaj wszyscy zrezygnowali z ataku na tego szabrownika? Nikt tego nie wie. Spróbujmy go Ederem przewrócić. Ach, tutaj niestety nie udało mi się tego przetrwać. Dobra, jednego mamy z głowy. Tutaj mnie jeszcze ktoś atakuje z tej strony. Najpierw skoncentrujmy się jednak na tych. Niestety Eder otrzymał bardzo potężne ciosy. Metodyczny atak. Nie no, spróbujmy gościa przewrócić ogólnie, to by nam troszeczkę ułatwiło zadanie. No niestety Eder pada. Kurczę, dlaczego nie jestem w stanie... Uleczenie, zakaz. Chyba też troszeczkę nie poszedłem... Nie zrobiłem tego najlepiej, nie używając przedmiotów. Czy możemy użyć tego przedmiotu? Bardzo proszę. Czy ty możesz użyć tego przedmiotu? Bardzo proszę. Osłabienie leczenia. I dawaj, nie ma co tutaj patrzeć ogólnie. Aha, ty już szarami nie za bardzo możesz tutaj lecieć. Błogosławione żniga, wa postać dokonuje żniw. To dawaj, to niech będzie twój cel. Eder, jak ty? Atakujesz coś? Coś tam robisz. Dobra, tego mamy z głowy i teraz musimy się zebrać. Tutaj coś odkryłem w ogóle. Ten gościu tutaj mnie... Bardzo strasznie pacyfikuje. W takim razie do boju. Nie możemy do niego podbiec, ale mnie trafił. Nie jest to jakiś wytrzymały przeciwnik, ale zadaje bardzo duży damage. No właśnie. Edereus, dajesz radę. No tutaj Eder sobie z tym wszystkim poradzi. Niestety dwie nasze postaci troszeczkę padły. Czy to wszyscy? A to wygląda. Bardzo ładnie. Czyli walki są już pomału wymagające i to mi się podoba. Co mamy tutaj? Materiały naprawcze oczywiście bierzem. Tutaj mamy oczywiście rzeczy z tych bandytów, którzy nas atakowali. Tutaj udało nam się odkryć jakiś sekret. Wszystko łykam. Szaty. Co mamy tutaj? Ochronny talizman Eadhasa.
Teraz trzeba się temu przyjrzeć konkretnie. Znaleźliśmy sekrecik. Tutaj nie możemy wejść. Weźmy całą ekipę. Czy tutaj może coś ciekawe będzie ukryte? Niekoniecznie. Zobaczmy sobie ten talizman. Najciemniej przed świtem. Plus 1 do percepcji. Zdolność atakowania na skraju śmierci zapewnia najciemniej przed świtem. Na tej niewielkiej kamei wyryte są 3 gwiazdy. Zużycie z jednej strony wskazuje, że część trzymano podczas żarliwej modlitwy. Plus 1 do percepcji. To mi się wydaje byłoby dobre. Nie mówię, że koniecznie dla nas by było to najlepsze. Wydaje mi się, że Eder jakby coś... Aha, Eder już ma coś swojego. Amulet nocnego ranku. Xoti niestety nie posiada nic. Xoti można by w ogóle zrobić faktycznie... Damy ci kuszę na chwilę obecną. I w ogóle weź się w nią wyposaż. No i właśnie, duch. W ogóle wyjdźmy z trybu skradania się. Pogadajmy z tym duchem. Coś mi się chyba stało ze wzrokiem. Mrugam i mrugam, ale widzę tylko jakieś rozmyte światła wśród mroku. Rozpoczyna robotnik Roparu. Ale ty wręcz mnie oślepiasz, kontynuuje. Możemy stwierdzić, iż cóż, no przykro mi, robotniku, ale nie żyjesz. Chodź ze mną, pomogę ci. Możemy zapytać, jaka jest ostatnia rzecz, którą pamiętasz tego ducha? Możemy również powiedzieć, chodź ze mną, jeśli musisz. Nie odzywaj się tylko. No dobra, zapytajmy go, jaką ostatnią rzecz pamięta. Ból, rozpoczyna robotnik. Któraś z handlarek potrzebowała pomocy w zebraniu swoich rzeczy. Później przyszli inni. Zadawali ciosy raz za razem. Czy to dlatego nic nie widzę? No dobra, musimy cię pojaśnić. Możemy stwierdzić, powiedzmy właściwie, że przykro mi, ale nie żyjesz. Chodź ze mną, pomogę ci. Nie żyje? Ależ to straszne. Wzdycha duch, przygarbiając się. Ukojmy ból tej duszy, widzący. Rzecze Xoti. Ciemne oczy Xoti pełne są smutku, gdy macha latarnią nad zmarłą osobą. No i dobra, udało nam się coś niecoś już na dzień dobry powalczyć. Mimo, że ta walka, kurczę, nie była zbyt prosta. To jednak udało się, wyszliśmy z niej całkiem przyzwoicie. Patrzę, co mamy tutaj, archipelag martwego ognia. Tu jeszcze nie będziemy szli. Coś mi mówi, że tutaj jeszcze coś się wydarzy. Nasi bohaterowie, jak widać, niestety otrzymali ciosy, które spowodowały rany. Otwarta rana, minus 25 do otrzymywanego leczenia. Minus 15 do max zdrowia. Również i u mnie, i również i u Edera. Bardzo ładnie nam to poszło. Myślę, że tutaj troszeczkę zaniedbałem akcję z gościem, który nas tutaj faktycznie pacyfikował, w plecy strzelał nam z tego całego arkebuza. Kolejny duch. Nic, tylko szara mgła, bez końca. Nie takie zaświaty mi obiecywano, stwierdza miejscowa osoba. Co możemy stwierdzić? Możemy powiedzieć, iż przynajmniej na razie, nie? No ta. Moja przyjaciółka jest żniwiarką Gauna. Pomoże ci ruszyć we właściwym kierunku, możemy rzec. Jak się okazuje, jest wiele rzeczy, o których nie mówią. I możemy się zapytać, czego się spodziewałaś. Dobra, pójdźmy w kierunku tego, iż faktycznie Xoti jest tutaj żniwiarką i pomoże nam ruszyć we właściwym kierunku. Zobaczmy, co z tego wyniknie. Dobra, w takim razie chodź za mną, rzecze Xoti. Mówi w przestrzeń, odrobinkę w lewo od miejsca, w którym stoi zmarła. Gdy jednak przesuwa latarnią po bezkształcie duszy, jej esencja zbiera się w środku. Rozmowy z towarzyszami, czyli co? Aha, Xoti coś ma do nas do powiedzenia. Okej, możemy sobie zobaczyć samouczek. Ktoś z grona twoich towarzyszy chce porozmawiać. Aby zacząć konwersację, wybierz tę osobę i kliknij na pasku zdolności. Ukryte obiekty. Oczywiście taką informację już widzieliśmy, to wiadro było ukrytym obiektem. Podczas badania różnych miejsc możesz odkryć ukryte obiekty. Szansa na to zależy od poziomu percepcji postaci. Swoją drogą ktoś również zasugerował, że tutaj Xoti i Eder mogą coś ze sobą tworzyć. Jakieś romanse. Zobaczymy, jak to się będzie układać. Pogadajmy z Xoti. Ojej, latarnia jest już taka ciężka. Mogę niemalże usłyszeć drzemiące w niej dusze, gdy nią potrząsnę, stwierdza Xoti.
No okej, okay, możemy stwierdzić na razie to wszystko, możemy zapytać, czy kapłanka powinna tyle przeklinać, no tutaj jakoś specjalnie chyba nie przeklinała za mocno. Możemy zapytać, co myśli na temat Uthasa, możemy zapytać, jak się czuje, miałaś ostatnio jakieś koszmary? Możemy zapytać, jak to się stało, że zaczęła ścić Gauna bardziej niż Uthasa. Od tego zacznijmy. Mój zakon, rozpoczyna Xoti, można powiedzieć, że nie są typowymi Uthasianami. Oczywiście bardziej ciągnie ich do światła niż do ciemności. Eder kiwa za probatą głową, okej? Okay? Sympatia do Uthasian. Ale wojna bardzo mocno wpłynęła na moją rodzinę. Zmieniła ją. Niektórych zabiła, choć ja tego nie pamiętam. Pociąga nosem Xoti. Pozostali musieli stać się twardzi, aby przetrwać. Tę zmianę zauważyłam nawet ja, lata później. Okej, okay. To nie jest odpowiedź na moje pytanie, możemy odpowiedzieć? Na to wszystko, co ona nam rzekła? Możemy zapytać, są gdzieś inni tacy jak ty? Inni gałnici? Oczywiście, odpowiada Xoti, choć zostało nas już niewielu i raczej nie w grupach. No i większości nie uświadczyć w świątyniach. Trzeba ruszyć z miejsca, aby móc prowadzić duszę. Na ustach Hedera pojawia się cień uśmiechu. Ciotka nauczyła mnie o cyklu życia i śmierci, o tym, jak wszystko dzieje się etapami. Kontynuuje Xoti. Oczywiście Heder cały czas daje jakieś sygnały, tym teraz jest zadowolony. Naprzód czy wstecz, kontynuuje Xoti. Z nasion do obumarcia i ponownego odrodzenia. To wszystko tylko etapy istnienia i równowagi, rozumiesz? Stąd też dowiedziałam się o Gaunie, związanej z tym wszystkim częścią Uthasa. Uradowana i pewna siebie szczerzy zęby. Potem przeczytałam wszystkie doktryny Gauna. Każdą rzecz, która tylko wpadła mi w ręce. Czyli taka trochę pani fanatyk Xoti. Na przykład zadajmy pytanie. 12 ksiąg Nirmit i epistoły pomniejszych proroków. Sporo z nich nie znajduje miejsca w dzisiejszym nauczaniu, ale to nie znaczy, że nie zawierają prawdy. Krzyżuje ręce na piersi. Zgodnie z tradycją, najmłodsze dzieci w rodzinie zostają kapłanami Uthasa. Ja po prostu zrobiłam to po swojemu. No dobra, porozmawiajmy o czymś innym. Nie ma problemu, słucham. O czym myślisz? Dobra, no a jak się czujesz, zapytajmy. Owszem, ostatnio z tobą. Kroczyłeś przez głębiny oceanu, jednak nie utonąłeś. Zdobyłeś za to klucz do krańca Eory. I twarz robi się zawzięta. No tak, bo tutaj jeszcze chodziło o to, czy miewała jakieś koszmary w tym pytaniu. No i ona odpowiada o nas, że miała sen. To miło z twojej strony, Xoti, że o mnie myślisz przed snem. Ale rączki na pościeli. Widziałam gwiazdy zdobiące czoło posągu i dusze spływające niczym łzy po błyszczącej adrze. Potem mój Bóg skierował się w samo serce burzy, tam gdzie można znaleźć mrok. Okej, co myślisz na temat Uthasa? Ale z czasu Wojny Świętego czy po jego śmierci? Zapytuje Xoti na nasze pytanie. Xoti stuka palcem o wargi i mruczy w zamyśleniu. A co to za różnica? Możemy zapytać. Możemy opowiedzieć, żeby ona opowiedziała nam o Uthasie z czasów przed i w trakcie Wojny Świętego. Tak też zróbmy. Wiem tylko tyle, ile powiedzieli mi rodzice. Niepewnie drapie się po głowie Xoti. Uthas uosabiał świętego Vaidvena, lecz zginął podczas wojny. Tak to jest z ludzkimi ciałami. Koniec końców wszystkie umierają. Rzecz jasna, jako Bóg odrodzenia. Uthas wróci. Moje poglądy różnią się jednak nieco od poglądów mojej rodziny i arcykapłanki, bo znam apotezę Gauna. Wiem wszystko na temat tej części cyklu życia związanej ze zniszczeniem i upadkiem, ze śmiercią, odrzucenia, zgnilizny, odrodzenia. Co odeszło, nie może istnieć ponownie. Co powraca, jest odmienione. Zawsze. Nawet jeśli tym, co powraca, jest Bóg, odpowiada filozoficznie Xoti. No dobra. Dobra, na razie to wszystko. Dobrze, że porozmawialiśmy. No, bardzo fantastycznie. Dużo się dowiedziałem od ciebie, Xoti. Co my tu mamy w ogóle jeszcze? Strefa spowolnienia, brak możliwości biegania. No tak, widać to.
Można by się było faktycznie tutaj skryć, może udałoby nam się... Aha, co mamy tu? Większość wyposażenia domu została zabrana przez jego poprzednich mieszkańców albo szabrowników. Na powierzchni ciemnej wody unosi się kilka szczątków. Tu mamy jakiegoś gościa, zbir z ulicy. Gdybyśmy go sobie tak dyskretnie tutaj minęli, będziemy mieli taką możliwość. Nie atakują nas, dobra. A, tu jest Ilari ogólnie, okej, pogadajmy z nim. No i dobrze byłoby ogarnąć ten temat bez faktycznie rozlewu krwi. Podejdźmy. Nie możesz kraść, gdy ktoś cię obserwuje. Ja nie chcę kraść. Chcę sobie zamienić z tym gościem słowo. O, Ilari też jakiś playboy elf. Ludzie z równin. Musiałeś mocno się natrudzić, żeby się aż tak zgubić, Aimiko. Rozpoczyna Ilari. Ręka młodego elfa wędruje ku pistoletowi przy jego pasie. Mężczyzna spogląda na ciebie czujnie. Na jego ustach gości niepozorny uśmieszek. Co możemy zrobić? Możemy od razu gościa... Możemy go po prostu pożegnać. Możemy go bezpośrednio zaatakować, stwierdzając, nie przychodzę rozmawiać. Możemy również zauważyć, iż przysyła nas Savia. Chcę, żebyś położył kres grabieżom. Możemy po prostu zapytać, co tu robi. Może od tego zacznijmy. Zapytajmy, co tu robi. Chociaż wiem, że tutaj jest tak to wszystko skonstruowane, że jeżeli będziemy wnikać w tematy, które interesują nas bardziej, a inne interesują nas mniej, no to raczej trzeba interesować się tymi, które interesują nas bardziej, bo później może nie być możliwości, żeby zadać to konkretne stwierdzenie. Czyli powiedzmy po prostu, iż przysyłam nas Savia. Savia to, przypominam, ta pani cała strażnik w więzieniu w Porcie Maje. Oczywiście przysyła nas Savia i chce, żebyś położył kres grabieżom. Ilari parska, a nos mu się marszczy. Jeszcze przez chwilę cię obserwuje w pełni wyczekiwania ciszy. Potem odchyla głowę, wydając z siebie ryczący i nieprzyjemny śmiech. Merla, ależ musi być zdesperowana. Wprawdzie nie przyszła tu osobiście na kolanach, błagając, ale przysłała ciebie. Nie, to moja odpowiedź. Dostaję swoją działkę. Nie będę psuć czegoś, co bardzo dobrze działa. Odpowiada Ilari. Co możemy zrobić? Dzięki umiejętności dyplomacji możemy powiedzieć, pomóż Savi ten jeden raz, a będzie ci dłużna przysługę. Możemy przekupić gościa, dając mu 40 sztuk miedzi i rzeknąć przy tym, potraktuj to jako opłatę za ochronę ulicy Goreczci. Oczywiście już ja ci pokażę działkę, możemy powiedzieć, i wyciągnąć nasz puginał, aby ściąć mu ten uśmiechnięty łepek z przydługimi łóżkami. No i właściwie to wrócę tu później. Pójdźmy w kierunku dyplomacji i spróbujmy go przekonać. Pomóż Savi ten jeden raz, rzeknijmy, a będzie ci dłużna przysługę. Przysługę? Merla, może powinienem jej postawić obiad. Odburkuje Ilari, po czym śmieje się, gdy nagle jego brwi schodzą się ku sobie. Przesuwa kciukiem po szczęce, marszcząc czoło. Zgoda, zrobię to. Bon bianco. Będę miał dowódczynię w kieszeni, co może wcale nie być złe, odpowiada Ilari. Powiedz Savi, że nie będę robił tego całe życie. Skończymy, gdy tylko na morzu się poprawi i wszystko wróci do normy. Dam znać tym, co trzeba. Ulica Goreczci jest teraz pod ochroną prawa. Życzę Ilari i kończymy rozmowę. No, czyli udało nam się, tak? Przywracanie ładu i porządku. Oni również brodzą w wodzie. To mi się podoba. Postaci tutaj są naprawdę bardzo fajnie zrobione. Naszym zadaniem oczywiście powrócić do Savi i zdać jej relację z tego, co udało nam się tutaj osiągnąć. Można by było jeszcze tutaj spróbować przejść. Bardzo dobrze. Czyli tutaj będzie panował porządek. Nie wiem, czy tutaj coś jeszcze odnajdziemy, ale wolę się tutaj pofatygować. Archipelag Martwego Ognia. Chyba niekoniecznie uda nam się tutaj coś znaleźć. Jelenioborski kapitan, przybyłaś tu na stałe? A, mamy tu jednak coś. Miejscowa osoba, czyli nie wszyscy stąd uciekli. Mamy tu również jakiś tajemniczy kocioł, tudzież beczkę. Węgorz wzdętobrzuchy. I woda. Możemy z tobą porozmawiać? Świetnie, rzecze miejscowa osoba. Tak tylko patrzę, to chyba nic złego. No nie, no, broń Boże, skąd? Wróćmy sobie teraz do tej całej Savi i pogadamy z nią o tym, co udało nam się osiągnąć.
Siadłość oko krakena. Aha, tu jeszcze możemy sobie od razu się udać konkretnie w dane miejsce. Bardzo dobrze jest to wszystko rozwiązane. Mamy spis lokacji, do których możemy się udać, aby już nie wchodzić na mapę i z tej mapy nie ciec do tego miejsca, tylko od razu momentalnie możemy sobie wybrać więzienie i z automatu powinniśmy zostać tu przeniesieni. Tak też się dzieje, bardzo mi się to podoba. Tu oczywiście wszystko obadaliśmy. Keeping out of trouble. Unikasz, mam nadzieję, kłopotów. Żartuję tylko, o co chodzi? No cóż, udało mi się przekonać Ilariego, Savia, żeby pilnował sytuacji na ulicy Gorecci. Belfetto. Belfetto! Zwykły gnojek z niego, ne? Do tego leniwy. Nie sprawi kłopotów, jeśli nie będzie musiał. Łatwiej pracować z kimś znajomym. Policzę się z nim później. Mamy pod kontrolą niewielką część Port Maje. Dobry początek. Proszę, za fatygę. Gdyby miała 10 takich jak ty, przywrócilibyśmy porządek w całym Port Maje w ciągu tygodnia. 1100 sztuk miedzi nam się udało ogarnąć. No dobra, zakończmy rozmowę. Czy ona jeszcze będzie chciała z nami coś robić? Co ona trzyma w ogóle w ręku? Czy ona coś czyta? Chyba na to wygląda. Keeping out of trouble. Unikasz, mam nadzieję, kłopotów. No tak. Czyli powiedziała nam dokładnie to samo, co przed chwilą. Dobra, czyli mamy jeszcze co? Płonące miasto. Znaczy, płonące miasto, płonące mosty. Latarnia. Okej, Xotli zebrała duszę na ulicy Gorecci, niedaleko Port Maje. Pomagam jej w spełnieniu tej powinności, ścigając jednocześnie Eothasa. Coś mi mówi, że oczywiście nie musielibyśmy jej pomagać, moglibyśmy sami te dusze wysyłać tam, gdzie ich los powinien być. 1643 złota, bardzo dużo. Dobra, wyjdźmy w takim razie stąd. Ciekaw jestem w ogóle, jak funkcjonuje nasz statek. Może warto by się było do niego pofatygować. Nie będę ukrywać, pójdę sobie jeszcze do karczmy się przekimać. Bo jesteśmy ranni, mamy te rany ogólnie, a warto by się było tego pozbyć. No i w następnym odcinku wystartujemy sobie dalej. Zobaczymy, co nam przyniesie dalszy los, dalsze tutaj nasze poczynania. A tymczasem jeszcze się może kimniemy, może coś się wydarzy w czasie trwania snu. Przypominam, w jedyneczce potrafiliśmy mieć sny różnego typu. Eder nas budził, niezłomny nas budził, wiele ludzi nas budziło. A mamy tutaj oczywiście swoją drogą również zniżkę na pokój, dzięki temu już wywaliliśmy pewnego gościa, Thorel był zadowolony. Okej, widziałeś Walkerinka i Mokechy? Możemy zapytać. No właśnie, to tutaj również możemy poruszyć ten temat. Zobaczmy. Mokechy? Chłańskiej dziewoisk, którą ten biedny głupek wdał się w bójkę? Zapytuje Thorel. Tak, widziałem. Narobili niezłego bałaganu. Widziałem, że grali w karty i chyba w mgnieniu oka się powadzili. Wyrzuciłem dziewczynę i kazałem ludziom wynieść to, co zostało z Rinka do domu. No właśnie, teraz tutaj są bardzo strategiczne pytania. Na przykład, czy wiesz, kto zaczął? Więc ze sobą grali, to jest nasze pytanie. Możemy zapytać, czy znasz Rinka. Ewentualnie nie mamy więcej pytań, więc kto zaczął, zapytajmy. Mogło pójść o cokolwiek. Rinko nie wie, kiedy zamknąć jadaczkę, a niektórzy Juana są bardzo nerwowi. Tak na moje oko wszystko tu jeszcze jakoś się trzyma dzięki tej sztormówczyni. Ale to nie znaczy, że zaprosiłbym jej pobratyńców na herbatkę. Okej, więc tylko sobie ze sobą tak grali, tak? Tak, odpowiada Thorel. Rinko chyba się nie spodziewał, że ktoś z Juana będzie tak dobrze znać tę grę. Pod koniec wyglądał na bardzo zdenerwowanego. No dobra, a znasz całego Rinka sam z siebie? Nie lepiej niż inni, odpowiada Thorel. Trudno go lubić. Przybył tutaj z żoną, animantką, która pracuje dla Odersiego. Gubernator powiedziałby ci o tym więcej. No wiemy coś tutaj na ten temat. Animanci zostali wezwani, aby Adrę tutaj oczyszczać. Pamiętamy oczywiście ci najlepsi animanci. Tam w ogóle jakaś cała fabryka oczyszczania Adry sobie funkcjonuje. Dobra, nie ma więcej pytań. Możemy zapytać, co ma. Dawaj mi tutaj możliwość pokoju oczywiście. 43 sztuki będzie nas to kosztować. Udaje nam się cały czas, widzę tutaj te rzeczy na statek zbierać. Mamy już dość sporo narzędzi. No troszeczkę słabo stoimy z amunicją. To z czasem pewnie ulegnie zmianie. Mamy leki, wodę, pożywienie. I morale są dość wysokie. Dobra, odpoczywamy oczywiście.
Czy coś się wydarzy ciekawego, konstruktywnego? Chyba niekoniecznie. Dobra, i to by było na tyle. Myślę, że w następnym odcinku sobie ruszymy... Gdzie my sobie ruszymy w następnym odcinku? To jest dobre pytanie. Trzeba by się było teraz jeszcze może przed końcem faktycznie... Kurczę, nie można tutaj oddalić tej mapy jakoś? Można. Tu byśmy mogli iść w sumie faktycznie właściwie do... Do Satuhusi. Coś tu mamy ciekawego na ten temat? Nic, ale będzie trzeba się tu pofatygować i zobaczyć, co tam ciekawego będzie miało miejsce. No i oczywiście czasem trzeba będzie wrócić do naszego statku, ogarnąć temat, no, ale to wszystko w następnym odcinku. Tymczasem dzięki za wspólnie spędzone chwile. Ja jestem Arkadiusz, to jest Pillars of Eternity 2 Deadfire. I przy tych miłych akompaniamentach z mewą w środeczku tego całego przybytku rozpusty żegnam się jako Arkadiusz. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, naturalnie przypominam, zasubskrybuj kanał, do 1000 już niewiele, a później 3 miliony to już z górki lecą subskrybentów, także na miękko. Do zobaczenia wkrótce, na razie, cześć.